serdecznie witam na moim kanale, przed wami oczywiście jest Outlast i niestety muszę troszeczkę zepsuć imersję oświetleniem, ponieważ ciężko w miarę takie umiarkowane oświetlenie, więc miałem do wyboru albo flashlight z telefonu, który bardzo mi opóźniał reakcję kamerki, albo właśnie duże światło, które... O, fuck. No jest, tak to działa. Kompletnie improwizuję. Łocie piorun. Ciekawe, ile rzeczy pominąłem po drodze. To jest zawsze takie pytanie, jak trzeba raszować. Ile się pominęło rzeczy po drodze. To znowu trochę mi się klawiszologia pozapominała. Tylko bez scare jumpu, bez scare jumpu. To jeszcze nie skierdzam. Łocie piorun. Wygląda jak fabryka laleczek Barbie. Taka dla dorosłych. Mail Ward. Ward, ward, ward. Dostań się na parter oddziału na mężczyznę. Give me a kill off. Or something. Pchoj waś. What the fuck? Dzień dobry. Sanepid. Kolega nie widzi, nie słyszy i w ogóle. Nie tak. No mi się popierdzieliło, że nie fry, tylko fy. Ło. No to było na odważniaka, przyznam szczerze. Mi się bateryjka przydała. Boże, mi jedną zmarnował. To jestem jednak popierdółka. Oh, co to jest? Schody? Stairways to heaven? No. Ktoś się dobija. Ta, ktoś tam tak ładnie pukał, ja tam mam iść. Chyba was matka nie kocha. Dobra, pójdę. Ale jak zginę, to wasza wina. Te zamknięte. To mi na rękę, przynajmniej wiem gdzie iść. Co on taki przerażony? Thank you.
czy patrzeć pod te zasłony, czy nie. Ale może lepiej, nie? To ja się ewakuuję. Ale skopałem. Run. Nie. What the fuck? Czy oni z każdej strony wiedzą skąd biec? Czy trendy? Whatever. Jump! Oh fuck. To był fokus. No tak, to jeszcze nie koniec. Puszczaj tą klamkę. Jest tu jeszcze ktoś, jest dobrze. What the fuck? You didn't chase here, buddy. A tak, mogę się spodziewać. Hey, you're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Let's take a break, huh, buddy? You old two martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah blah. Napiłbym się martini. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. Ale jest brzydki. Nie mogę go włączyć, nie mogę. Odkręć głowę, spójrz na niego. Gdzie ty mnie wiedziesz? You know, I love the mountain air up here at night.
You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! No co, ja nie pojadę? I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Nie chcę. Ja. On jest goły. Jezus Maria, on jest goły. Wstawaj. Nie podoba mi się tu. I'm not putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Oh, here we are then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. Whoa. And, oh, movies. And it'll give us a chance to talk. Miejscówka jak z tego, jak z piły. Mam nadzieję, że nie będę musiał sobie odcinać. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. Maybe people get scared. There's like the turn of God is anything else. I mean, God died with the gold standard. We're onto a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. Make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. There. It's better, right? Understand what we achieved here. We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. No przecie macham.
walk on me? If there's one thing I cannot goddamn stand, it's a queer! Come on! Alright, you can figure this out. Let's solve some problems. Nie przyjeżdżę. Tak. Nie tak miało być. Jaki klucz? Tam jest wyjście. Tak wszystko o włos muszę robić. Nie, ja tego nie otworzę. O nie! Ale sypałem. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie biec. I'm a close. Zostaw tą klamkę. Tę klamkę, whatever. Teraz się cykam. Nie przejdę. Chciałem tego ściągnąć. O fuck. On u mnie pod łóżka zaglądać. Niedobrze. Wiem, że to dziwnie brzmi, że ktoś u mnie pod łóżka zaglądać, ale... Let me tell you to breathe!
się wjebało. A ja pierdzielę. To będzie długa historia. Skąd ja mam wziąć ten klucz? Bo ja muszę zdobyć klucz. Dobrze, Godom? On tam sobie szedł. Informacje, raport. Dobra. No tak. Tu się sprawdza questy. Notatki, dokumenty. Nie, notatki. Zakład dla chorych, doktor. Dobra, nieważne. Dobra miejscówka, żeby mniej więcej zajarzyć, gdzie on jest, ale... słaba, żeby cokolwiek zrobić. To może tak, narobię tu hałasu. O, fuck, nieważne. A to już wiemy, gdzie jest. Mam wrażenie, że jak tam pójdę, to prosto na twarz wyjdę. Ha, jak on kupa wiedział. I on tam łazi sobie po tym korytarzu. Dobrze, że to nie jest taka sztuczna inteligencja. Kill me! Go ahead, fucker! Go ahead, murder me! See what happens! You think I'm scared of anything? I'm a survivor! In the brain of my Nazis, you goddamn fancy! What could you do to me, huh? Czym się ustawił? O-o. A podglądacz. Tylko nie patrz pod to łóżko. Tu nikogo nie ma. Ty no nie gadaj, że on będzie przeglądał wszystkie łóżka. Hey, nobody likes a quitter.
kabel. No i co? W sumie w pile klucz był w kiblu. Tu jest bateria. Gramy na słuch. Okej, to było na farcie. Że się może cofnąć. Gdzieś tutaj ten kluczyk znajdę. Czy on tam będzie dalej łaził, czy... Tu przyjdzie. Chciałem klucza szukać. Słyszę, bicie swojego serca, to zły znak. Też słyszę podwójne bicie serca, bo swoje też. Okej, jako że materiał ma pół godziny,
Ja wiem, idealny moment, ale spokojnie. Teraz będę częściej wrzucał materiały, także tutaj będę w jednym ciągu nagrywał, więc nie bójcie się, nie bójcie. Szybko, szybko wskoczy następny, także to jest kwestia teraz albo codziennie, albo co dwa dni będę wrzucał mniej więcej Outlasta, żeby tak już w miarę sprawnie tę serię skończyć, bo ją tak ciągnę i dociągnąć nie mogę, ale to też kwestia internetu i tak dalej, także dzięki bardzo za uwagę, mam nadzieję, że odcinek się podobał, mimo że w dużej panice i w dużym bieganiu, w wielkiej bieganinie, ale no, gorąco. Do zobaczenia w następnym odcinku Szerokości i Bajo.